Radio Pryzmat. Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Naszym gościem będzie Paulina Derska. Paulina ukończyła filologię hiszpańską, a jej głównym zajęciem stało się komponowanie muzyki filmowej i teatralnej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja zawsze chciałam komponować muzykę, ale poszłam do szkoły muzycznej dość późno. Zwykle szkołę muzyczną zaczyna się tak w wieku 7-8 lat, tak zauważyłam. Ja odkryłam w sobie tą pasję bardzo późno, jak szłam dopiero do liceum, więc stwierdziłam, że najpierw trzeba zrealizować jakieś inne studia, a ponieważ zawsze bardzo interesowała mnie kultura krajów hiszpańskojęzycznych i sam język hiszpański, wybór padł na filologię hiszpańską i sądzę, że to był bardzo dobry wybór, bo często potem echa tych muzycznych śladów z tamtych krajów słychać też w moich utworach. Jest to w pewnym sensie cecha, która mnie wyróżnia spośród innych kompozytorów obecnych u nas na rynku, a ponadto każdy kontakt z kulturą Hiszpanii czy też właśnie krajów południowych to jest dla mnie olbrzymia frajda, także sądzę, że wyniosłam z tego same korzyści. Ze względu na znajomość języka hiszpańskiego, dostęp do różnego rodzaju źródeł hiszpańskojęzycznych jest dla mnie prostszy, więc gdy na przykład muszę skomponować właśnie wspomnianą czaczę, o wiele łatwiej jest mi znaleźć na ten temat informacje w internecie. Ostatnio miałam przyjemność pisać tango na zamówienie dla jednego śpiewaka operowego, w związku z czym musiałam przeprowadzić dokładne poszukiwania, jeśli chodzi o stylistykę tanga, więc jest to też na pewno łatwiejsze, jeśli zna się język. A ponadto wielokrotne podróże też, pracowałam bardzo długo jako przewodnik, wielokrotne podróże po różnych rejonach Hiszpanii też spowodowały, że częściowo przesiąkłam kulturą i muzyką tamtego kraju i tych rejonów i sądzę, że to też słychać. Myślę, że to rozpoczyna się tak jak w każdym procesie twórczym od rozmowy. To jest niezależne, czy pracuję nad spektaklem, czy filmem, czy właśnie utworem na zamówienie. Najpierw rozmawiam z osobą, dla której mam napisać muzykę, czego ona tak naprawdę oczekuje od tego utworu, czy chce, żeby to było coś w jakimś spektrum emocjonalnym, czy ma to być coś spokojniejszego, czy może utwór bardziej żywiołowy. Dyskutujemy troszeczkę, jak to ma się rozwijać. W przypadku wokalistów oczywiście też bardzo istotna jest skala głosu po to, żeby ten utwór był dla nich wygodny do zaśpiewania, więc tutaj też bardzo szczegółowo siedzimy najczęściej przy fortepianie i patrzymy, gdzie najlepiej jest umiejscowić tą linię wokalną, a potem już następuje ten sam proces twórczy. Myślę, że najwygodniej pracuje się segmentami. Ja zawsze proponuję wszystkim osobom, z którymi pracuję, takie krótkie wersje, to znaczy prezentuję na przykład 20-15 sekund jakiegoś klimatu i jeśli dana osoba stwierdza, tak, właśnie to jest to, idźmy w to, to dalej to już rozbudowuje i tak po kolei, cegiełkami można powiedzieć, ten utwór powstaje. Siadam z reżyserką nad scenariuszem i dyskutujemy, o czym jest historia. Oczywiście rozmawiamy o samej warstwie fabularnej, ale też o tym, co chciałbyśmy przekazać dodatkowo, bo bardzo często muzyka może przekazać nam dodatkowe emocje, oczywiście może podbijać akcję, po prostu to, co się dzieje, czy na ekranie, czy na scenie, ale może też opowiedzieć nam, wrzucić nam kilka takich dodatkowych informacji, więc rozmawiamy, jak to ma wyglądać, gdzie mają być takie najważniejsze momenty dramaturgiczne, gdzie dana postać ma swój moment przełomowy, moment kulminacyjny i na tej zasadzie próbujemy rozplanować te napięcia na przestrzeni całej sztuki, a potem wygląda to dokładnie tak, jak w przypadku krótkiego utworu, to znaczy rozmawiamy, że dajmy na to pierwsza scena, nad którą musimy się skoncentrować, czacza, której właśnie słuchaliśmy, była taką pierwszą sceną. Rozmawiamy, która pierwsza scena jako pierwsza potrzebuje najpilniej muzyki. Przykład spektaklu, o którym wspomniałam, jest to pantomima, w związku z tym muzyka jest dla aktorów bardzo ważna. I wtedy prezentuję taki 15-20 sekundowy sample, taką próbkę. I jeśli uznajemy wraz z reżyserką, że jest to właśnie ten klimat muzyczny, no to już to rozbudowuje tak, żeby to również muzycznie było satysfakcjonujące dla wszystkich. I tak powoli scena powstanie, konstruujemy całość. Bardzo często przecież mamy motywy powiązane z daną postacią zarówno w teatrze, jak i w filmie. Myślę, że
nie chcę powiedzieć, że nie jest to takie trudne. Myślę, że to jest bardziej kwestia dobrego kontaktu z reżyserem, bo jeśli naprawdę porozmawiamy, o co nam chodzi i o jaką emocję konkretnie nam chodzi, to uda się to trafić. Kwestia jest taka, że emocje każdy z nas rozumie indywidualnie. Pamiętam właśnie a propos tego, czy łatwo jest przedstawić i łatwo jest trafić. Miałam kiedyś taką sytuację, pracując nad spektaklem Ryszard III z Adą Tawisz na podstawie dramatu Williama Szekspira. Ada jako reżyserka powiedziała mi, że potrzebuje do danej sceny muzyki pogrzebu. No więc ja, ponieważ spektakl był oparty na Szekspirze, jak wiadomo, u Szekspira czasami te historie są pompatyczne, te przepełnione różnymi królami i tak dalej, pomyślałam przede wszystkim o pogrzebie królewskim, czyli skomponowałam właśnie coś takiego bardzo doniosłego, że praktycznie widać było ten kondukt żałobny w tej muzyce. I Ada tego przesłuchała i powiedziała: słuchaj, to jest bardzo dobre, ale nie o ten pogrzeb mi chodziło. Mnie bardziej chodziło o taki pogrzeb wewnętrzny, że po prostu ktoś się rozpęka na pół, a nawet na wiele części, ponieważ właśnie zmarła mu ukochana osoba. I jeśli w ten sposób porozmawiamy, to dla mnie jest to najbardziej dokładna i konkretna wskazówka, jaką mogę dostać od reżysera. Także paradoksalnie reżyser wcale nie musi być muzykiem i operować jakąś muzyczną terminologią, tylko po prostu przedstawić mi jak najlepiej emocje, które sobie wyobraża. I myślę, że w ten sposób te emocje potem muzycznie jest również w pewien sposób łatwo oddać. Muzykę w teatrze tworzymy wcześniej na samplach, czyli na instrumentach wirtualnych. Najczęściej kompozytor jest odpowiedzialny za produkcję. Jeśli ci pozwala na to budżet, jest też również możliwość nagrania niektórych partii instrumentalnych. Oczywiście to zawsze podnosi wartość artystyczną całej warstwy dźwiękowej. I na przykład wtedy ksuje się, dajmy na to, nagrane skrzypce z resztą instrumentów, które są jakby dostępne w bazie dźwięku wcześniej, a potem muzyka już na bieżąco w czasie spektaklu prezentuje akustyk w teatrze, bądź w mniejszych projektach kompozytor. Ciężko jest mówić o czymś takim jak typowy dzień w teatrze. Czasami te dni są szalone. Tak naprawdę im bliżej premiery, to jest to coraz bardziej gorący okres. Zwykle próby w teatrze są rano i wieczorem, na przykład przy okazji wspomnianej Małej Syrenki w reżyserii Anny Wolszczak. Próby mieliśmy od 10 do 14, a potem wieczorem od 17 do 21. I to jest tak, że rano pracujemy nad scenami. Ja też bardzo lubię oglądać sceny, ponieważ wtedy wiem, czy ta muzyka działa dobrze, czy potrzebne są jakieś korekty. Czasami są to takie rzeczy typowo techniczne, jak po prostu przedłużenie utworu. Czasami nie do końca odpowiada na przykład temperatura emocjonalna utworu. Czasami trzeba zmienić troszeczkę skład, bo nie do końca każdy skład pasuje do każdej sceny. Jeśli mamy spektakl, który jest wystawiany na bardzo małej scenie, to musi być mniejszy skład, ponieważ ta orkiestra po prostu mogłaby przytłoczyć wszystkich aktorów. I potem między tą 14 a 17 to jest taki czas trochę na odpoczynek, na zjedzenie, ale też na wprowadzenie poprawek, bo wiadomo, że chcemy, żeby ten spektakl jak najszybciej szedł do przodu, więc ja bardzo często mam sprzęt ze sobą i pracuję w czasie tej przerwy, tak żeby na popołudniową próbę to już było gotowe. Po zakończeniu prób zwykle spotykam się z reżyserką i scenografką i rozmawiamy, co można poprawić, co trzeba zrobić na następny dzień i jeśli są piosenki, no to czasami na przykład zdarza się, że jestem proszona, żeby przyjść do teatru wcześniej i śpiewać osoby, które będą wykonywały piosenki. To jest właśnie to, co uwielbiam przy pracy kompozytora zarówno w teatrze, jak i przy filmie, że każdy dzień jest inny i każdy dzień to są nowe wyzwania, no ale jest to też praca, że tak powiem, 24/7. To nie jest tak, że od 8 do 16, a potem już nie interesuje mnie, co się dzieje. Tutaj zawsze trzeba być kreatywnym i zawsze są jakieś rzeczy do zrobienia. Jeden projekt marzeń został zawieszony w połowie, niestety przez pandemię, ponieważ w zeszłym roku w kwietniu Orkiestra Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie właśnie kończę studia, miała wykonywać mój utwór symfoniczny, poemat symfoniczny Hijo de la Luna, oparty na andaluzyjskiej legendzie w Narodowym Forum Muzyki. I to jest ogromna nobilitacja dla kompozytora, żeby jego utwór właśnie autonomiczny został wystawiony w tak wspaniałej sali koncertowej. Niestety musiało to zostać odłożone na spokojniejsze czasy. Bardzo mam nadzieję, że uda się do tego projektu wrócić. A jeśli chodzi o projekt marzeń, no to na pewno filmy to jest moja miłość i to tak naprawdę przez filmy poszłam w kierunku kompozycji. Filmy, które opowiadają takie historie, które nas dotykają i w nas zostają i do których można napisać tego typu muzykę. Dla mnie taką ścieżką dźwiękową na przykład zawsze będzie Lista Schindlera, że jest to piękna muzyka, która w nas zostaje,
i nie musimy znać treści filmu, żeby wiedzieć, o czym on może opowiadać. Myślę, że tego typu projekt to jest taki mój projekt marzeń.